Rada Miejska Wałbrzycha udzieliła prezydentowi miasta Romanowi Szałemejowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2014 rok. Zatwierdziła też sprawozdanie finansowe miasta za ubiegły rok. Radni nie byli jednak jednomyślni, bo za głosowało tylko 16 radnych. Wszystkie dokumenty na to wskazują, po przeanalizowaniu komisja rewizyjna, jak również Regionalna Izba Obrachunkowa uznały, że większych uwag nie ma. Komisja w ogóle takich uwag nie znalazła. Obrachunkowa... Czy większych, czy nie znalazła? Nie znalazła. Nie znalazła takich elementów i uznaliśmy w głosowaniu, że taki wniosek absolutoryjny należy przedstawić w Wysokiej Radzie i Rada przyjęła ten wniosek i go zatwierdziła. Ale przyjęła z aplauzem, czy ociągała się? Przyjęła z aplauzem, z jednym pytaniem ze strony opozycji dotyczącym nawet nie pamiętam czego. Taki nieistotny według Pana, tak? Nie, kompletnie. Czyli po absolutorium do pracy wytężonej przed wakacjami. Przez cały czas Rada wraz z Panem Prezydentem pracuje wytężono, co można widzieć na każdym kroku, mi się wydaje, jak nasze miasto się zmienia. To wystarczyło, aby absolutorium prezydentowi przyznać. Bardzo, bardzo się cieszę z tego wyniku absolutorium. Bardzo dziękuję za taką ocenę. Ogromna większość głosowała za przyjęciem i nikt nie był przeciw. To zresztą pokazuje, że mamy wspólne zadanie do zrealizowania. Nasze miasto jest w procesie odzyskiwania tego, co byśmy powiedzieli, zwykłego, normalnego, standardowego statusu miasta, które potrzebuje czy musi zapewnić mieszkańcom godne warunki życia, pracy, uczenia się, wypoczynku. Tego przez kilkanaście, a może nawet ponad 20 ostatnich lat trudnych dla Wałbrzycha i naszej aglomeracji z wielu powodów się nie udawało osiągnąć. Dziś mamy inną sytuację, lepszą. Podjęliśmy wspólnie pewne zobowiązania, trudne, niełatwe, kosztowne, ale wydaje się, że one są realizowane i mieszkańcy to akceptują. I z tego oczywiście się cieszę, ale wiele jeszcze pracy przed nami. Szałemej świętuje, tymczasem opozycja rozlicza prezydenta i nie podpisuje się pod przyznanym mu absolutorium. Dlatego, że jesteśmy jako Klub Prawa i Sprawiedliwości przeciwni zadłużaniu miasta w takiej skali, jak jest w tej chwili to robione. Zresztą nie pierwszy raz, bo i w zeszłym roku i poprzednim było to samo. Idziemy, jak my to określamy, po równi pochyłej, czyli spadamy w dół, ponieważ zadłużenie idzie w takim stopniu do góry, że czy obligacje z sesji na sesję w milionach złotych, czy kredyty w milionach złotych, jest to po prostu nie do przyjęcia. Jednocześnie rozumiemy, że oczywiście jesteśmy też za tym, że trzeba budować drogi, że trzeba remontować mieszkania, budować mieszkania jak najbardziej i dlatego nie byliśmy przeciwni tak zupełnie, chociaż nie ukrywam, że ręka drżała, ale jednak rozumiemy, że trzeba takie rzeczy robić i jesteśmy za tym, z tym, że rozważnie. Trzeba, przyjdzie nam kiedyś zapłacić za to, co w tej chwili się dzieje. Trzeba długi niestety spłacać. Nie można być na bezrobociu i kupować Mercedesa, więc trzeba będzie kiedyś za to zapłacić. I to jest wizja dla nas po prostu w tej chwili nie do przyjęcia, że w takim tempie to zadłużamy. Dlatego wstrzymujemy się, bo tak jak mówię, potrzebujemy budynków, potrzebujemy, rozumiemy, że trzeba mieć wkład własny gminy do wszelkich pozyskanych środków, z tym, że rozważnie. Zbulwersowałem się tym, nie głosowałem na to absolutorium dla pana prezydenta Romana Szałemeja z jednego względu. Z tego względu, że pieniądze, które były przekazane na oświatę, to jest 3 254 000,
ureparowano tą kwotę za rok 2014. Z tego tytułu po prostu opuściłem obrady. Ale jest taka ciekawa informacja, że pan prezydent miasta Wałbrzycha w dniu dzisiejszym oświadczył i przekazał wszystkim radnym, że będzie dokończony odcinek zachodni i z tego się bardzo cieszę. Wałbrzyszanie myślę, że też, a tym bardziej dla kierowców, zostanie po prostu ułatwiony transport po naszym mieście. A tym bardziej, że ja wielokrotnie pisałem do pana premiera Tuska, jeżeli i był wtedy, do ministra infrastruktury, do pana Schetyny. Także moja tutaj taka kropeczka nad i nad dokończeniem odcinka budowy odcinka zachodniego numer 35 będzie realizowane. Czy w tym roku, zapewne w przyszłym roku, takie oświadczenia też były od pani minister i z tego się bardzo cieszę. Druga sprawa, że będzie budowa nowych mieszkań na ulicy Husarskiej, to jest dzielnica Podzamcze, Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa też ma w tym wkład, to będzie około 300 mieszkań i z tego się cieszę. Pięciu radnych nie uczestniczyło w dzisiejszych obradach.